Pies wyczuł zapach narkotyków w busie, kierowca zatrzymany dolnośląska kas. Pies wyczuł zapach narkotyków w busie, kierowca zatrzymany. W jednej z niemieckich miejscowości funkcjonariusze dolnośląskiej kas zatrzymali do kontroli busa. Towarzyszący im pies służbowy wyczuł zapach narkotyków w pojeździe. Mobilny detektor wykazał śladowe ilości amfetaminy im dna u kierowcy. Jak poinformował Sebastian Polański z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, dolnośląscy funkcjonariusze służby celno-skarbowej w ramach współpracy z funkcjonariuszami niemieckiej służby celnej prowadzili działania ukierunkowane na ujawnienie nielegalnego posiadania lub obrotu środkami odurzającymi na granicy polsko-niemieckiej. W jednej z niemieckich miejscowości zatrzymali do kontroli busa przewożącego osiem obywateli Polski, którzy jechali do pracy na terenie Niemiec. Zapach narkotyków wyczuł piesaria. Pies służbowy towarzyszący funkcjonariuszom, wyczuła zapach narkotyków w samochodzie. Funkcjonariusze po przeszukaniu pojazdu nie wykryli żadnych narkotyków, jednak pies w charakterystyczny sposób zaznaczał kierownicę, powiedział Polański. Śladowe ilości amfetaminy dma na dłoniach. Kierownicy i w ślinie kierowcy po użyciu przez funkcjonariuszy mobilnego detektora ujawniono śladowe ilości amfetaminy i na dłoniach i kierownicy. Dodatkowo przeprowadzono test, który wykazał, że w ślinie kierowcy są ślady spożycia narkotyków. Zatrzymany kierowca usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków. Grozi mu teraz grzywna wynosząca do 5000 tysięcy zł lub nawet 2 lata więzienia.